Dzień dobry, kochani. Dziś zapraszam Was na drugą część Q&A i tym razem będzie kosmetycznie. Pytanie numer 1. Najlepsze serum z witaminą C. Jak wiecie, ja testuję bardzo dużą ilość produktów pielęgnujących, pielęgnacyjnych, w tym również dużą ilość preparatów z witaminą C, którą uwielbiam. I do tej pory nie znalazłam takiego kosmetyku, który mogłabym postawić na pierwszym miejscu i powiedzieć: słuchajcie, to jest najlepszy dostępny na rynku preparat z witaminą C. Natomiast są dwa takie serum, dwa takie kosmetyki, do których lubię regularnie wracać i widzę efekty ich stosowania. Pierwszy z nich to jest koktajl olejowy z witaminą C od Bandy, który posiada taką formę witaminy C, która nie podrażnia, a jak wiecie, ja mam skórę wrażliwą i też można ją stosować przez cały rok. Drugi kosmetyk to jest serum z witaminą C od Sysdermy. Dlaczego go lubię? Ponieważ mamy tutaj zastosowaną nanotechnologię, a dzięki temu mamy tę pewność, że witamina C wnika głębiej w naszą skórę i daje lepsze efekty. Także te dwa preparaty mogę wyróżnić i mogę Wam je polecić spokojnie jako naprawdę fajne serum z witaminą C. Natomiast jeśli kiedyś znajdę taki kosmetyk, który będę mogła ogłosić tym najlepszym, to na pewno dam Wam znać. Pytanie numer 2. Czy witaminę C można stosować latem? Odpowiedź jest prosta. Wszystko zależy od tego, jakie mamy stężenie witaminy C, o jakiej porze dnia stosujemy dany preparat i przede wszystkim, jaka jest to forma witaminy C. Ja już na ten temat stworzyłam oddzielny post na moim blogu i tam wymieniłam Wam te formy witaminy C, które są najczęściej stosowane przez producentów kosmetyków. I opisałam Wam też w kilku słowach, jak te formy witaminy C działają, ale też które z nich są bezpieczne do stosowania latem. Witamina C jest taką substancją, która wymiata wolne rodniki z naszego organizmu, z naszej skóry i działa antyoksydacyjnie. I zaleca się stosowanie witaminy C, zwłaszcza w porannej pielęgnacji, dzięki czemu będzie ona chronić właśnie naszą skórę przed tą dawką tych wolnych rodników z całego dnia. No ale musicie wziąć tutaj pod uwagę również to, że w okresie letnim mamy podwyższone promieniowanie i jeśli będziecie stosować na Waszą skórę witaminę C, która ma taką formę, że może podrażniać, jak na przykład kwas askorbinowy, dodatkowo w dużym stężeniu, to musicie uważać, że musicie zwrócić uwagę na to, że może pojawić się na przykład podrażnienie, a nie daj Boże, jeśli nie będziecie chronić Waszej skóry odpowiednim preparatem typu filtr z SPF 50 albo nawet jeszcze wyżej, to możecie nabawić się przebarwień. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyście zwracały uwagę na to, jaka forma witaminy C znajduje się w składzie danego kosmetyku, jakie jest tam jej stężenie i czy to jest preparat do stosowania w porannej pielęgnacji, czy też w wieczornej pielęgnacji. No i ta ochrona przeciwsłoneczna, te filtry, to jest absolutny obowiązek w momencie, kiedy stosujecie witaminę C. Pytanie numer 3. Czy stosujesz botox? Owszem, i mówiłam Wam o tym wielokrotnie, że stosuję botoks w okolicy mojego czoła, dzięki któremu przyblokowuję ruch, nadmierny ruch jednej z moich brwi. Nie wstydzę się tego, mówię o tym otwarcie. Jest to coś według mnie zupełnie normalnego, że w pewnym wieku, kiedy widzimy na przykład u siebie jakieś defekty lub też pojawiają się dosyć mocne, widoczne zmarszczki, to botoks jest jedną z takich substancji, która bardzo fajnie będzie działała na naszą skórę. Dzięki temu, że stosuję botoks w okolicy czoła, pojawiają się takie, można by było powiedzieć, skutki uboczne pozytywne. Tak powiedzmy, że to są skutki uboczne, bo tak naprawdę dzięki temu, że moja pani doktor podaje mi odpowiednią ilość tego botoksu właśnie w tej okolicy czoła, to też dzięki temu mam zmniejszony ruch mięśni, a przez to mniej widoczne zmarszczki. Co nie oznacza, że w momencie, kiedy botoks mi tak jakby schodzi, on już pomału zanika, to ten ruch zostaje przywrócony i znowu pojawiają się zmarszczki, więc raz na jakiś czas wykonuję sobie ten zabieg, powtarzam go, a dodatkowo też zauważyłam bardzo fajny efekt działania botoksu, między innymi zmniejszyło się przetłuszczanie, nadmierna produkcja sebum właśnie w tej strefie
chce i też mniej się poce latem. Więc myślę, że to jest duży plus. Odpowiednia ilość botoksu, umiar w zabiegu, dobry lekarz, to jest przede wszystkim podstawa. A poza tym botoks jako substancja, którą stosuje się szeroko w medycynie, jest naprawdę świetnym rozwiązaniem, kiedy na przykład borykacie się z nadpotliwością albo też cierpicie na intensywne, silne migreny. Neurolodzy podają botoks w odpowiedniej dawce, który działa naprawdę świetnie i mogłaby to potwierdzić jedna z moich koleżanek, która regularnie wykonuje tego typu zabieg u swojego neurologa i praktycznie całkowicie pozbyła się migren. No ale dobra, to jest kwestia już na inny zupełnie film. Przechodzimy do kolejnego pytania. Numer 4. Czy wypełniałaś policzki? Nie, nigdy jeszcze tego nie robiłam i w tej chwili nie mam też takiej potrzeby, co nie oznacza, że kiedyś w przyszłości wykonam tego typu zabieg. Nie chodzi mi tutaj o powiększenie sobie policzków, tylko o wolumetrię. Jeśli jeszcze nie wiecie, wolumetria jest takim zabiegiem, w którym, dzięki któremu podaje się odrobinę niewielką ilość kwasu hialuronowego w okolicy policzków i niwelujemy tym samym tak zwane chomiki, czyli po prostu unosimy skórę do góry. I znowu tutaj powtórzę, jeśli traficie na dobrego lekarza, który będzie wiedział, jak wykonać ten zabieg, to on poda Wam taką ilość kwasu hialuronowego w tej okolicy, że te policzki nie uwypuklą się nie wiadomo jak mocno, ale też skóra się podniesie, będzie ten efekt ujędrniający. I być może za ileś lat, kiedy będę potrzebowała takiego zabiegu, będę potrzebowała ujędrnienia mojej skóry i pojawią się te chomiki w okolicy tutaj właśnie brody, to z takiego zabiegu skorzystam. W tej chwili jeszcze tego nie robiłam. I czasami zastanawiam się nad tym, ponieważ to pytanie często się gdzieś tam przewija, zastanawiam się skąd tak opinia, dlaczego odnosicie takie wrażenie, że wypełniałam sobie policzki. I doszłam do wniosku, że być może jest to kwestia pewnego oświetlenia w kamerze lub też użycia bronzera, różu właśnie w tej okolicy. Czasami jest to efekt ustawienia aparatu do zrobienia zdjęcia, że Wam się może wydawać, że ja coś przy tych policzkach kombinowałam i coś tutaj się działo, natomiast w rzeczywistości wcale tak nie jest. Jeszcze takiego zabiegu nie robiłam, na razie nie planuję, ale nie wiem jak to będzie kiedyś. Pytanie numer 5. Jakie zabiegi z medycyny estetycznej robiłaś? Do tej pory wykonałam małą ilość tych zabiegów z medycyny estetycznej, ponieważ nie mam takiej potrzeby. O botoksie już Wam wspominałam. Wykonałam również, wykonuję co jakiś czas powiększanie ust przy użyciu kwasu hialuronowego, ale to się zdarza raz naprawdę na jakiś czas. Zaczęłam kilka lat temu, zrobiłam na ten temat oddzielny film tutaj na moim kanale, także ostatni raz robiłam zabieg z powiększania ust. Może z półtora roku temu, jak nie więcej. Także widzicie, to są takie dwa zabiegi, z których w chwili obecnej skorzystałam i które wykonałam. Nie mam też takiej potrzeby, żeby robić lasery, ponieważ nie mam przebarwień, nie mam widocznych naczynek, żeby też usuwać te naczynka przy pomocy laserów. Nie wykonywałam nici. A uwierzcie mi, tych zabiegów z medycyny estetycznej jest naprawdę ogromna ilość, także dwa, które w tej chwili mogę zaliczyć do takich, które wykonałam, to jest właśnie botoks i powiększanie ust. Pytanie numer 6. Co sądzisz o zabiegach z osoczem bogatopłytkowym? Niesamowite jest to, że bardzo często pytacie mnie o ten zabieg. To jest zabieg, który pojawił się kilka dobrych lat temu. Od jakiegoś czasu jest dosyć popularny w Polsce i też jest to zabieg, który dosyć dużo kosztuje. Natomiast ja nie mam jakiegoś specjalnego doświadczenia, jeżeli chodzi o osocze bogatopłytkowe, ponieważ nigdy wcześniej tego zabiegu nie robiłam. Oczywiście posiadam jakąś wiedzę, rozmawiałam z moją panią doktor, z doktorem Prejbiszem na temat wykonywania tego zabiegu. Wiem jak on przebiega, co sądzą o nim specjaliści. Natomiast zdradzę Wam tutaj, że w najbliższym czasie wykonam ten zabieg. Jestem ciekawa, jak on podziała na moją skórę.
Chciałabym to sprawdzić. Chciałabym też zobaczyć, jak to wszystko przebiega, jakby przebiega ta cała procedura. Także spodziewajcie się, że w niedługim czasie na moim kanale pojawi się relacja z tego zabiegu. Pokażę Wam, jak on wygląda. Opowiem Wam, jakie są moje wrażenia. Być może uda mi się przeprowadzić mały wywiad z panią doktor, która będzie wykonywała mi ten zabieg. I wtedy będziecie mogli lepiej poznać moją opinię na temat właśnie stosowania osocza bogatopłytkowego. Na ten moment pozwólcie, że nie będę się wypowiadać, ponieważ nie mam w tym doświadczenia. Pytanie numer 7. Co myślisz o opiniach, że filtry UV powodują raka skóry? Słuchajcie, te opinie pojawiają się raz na jakiś czas, gdzieś tam w internecie, przez bardzo różne osoby. Przez specjalistów od skóry, jak również osoby, które nie mają wiedzy na ten temat i gdzieś wrzucają takie opinie. Ja już dosyć obszernie opowiadałam Wam o tym na moim Instagramie, na moim Instastory. Podejrzewam, że osoba, która zadała mi to pytanie, nie widziała tej mojej wypowiedzi, więc może pokrótce jeszcze tak do tego wrócę i powiem Wam tak. Badania na temat filtrów cały czas, może nie tyle filtrów, badania na temat substancji stosowanych w filtrach UV cały czas trwają. I gdyby była taka sytuacja, że pewne substancje zastosowane w filtrach UV wywoływałyby raka skóry, czyli byłyby rakotwórcze i szkodliwe dla naszego organizmu, te substancje byłyby absolutnie usunięte z filtrów. Być może byłaby też taka sytuacja, że produkty posiadające te substancje w składzie byłyby usunięte ze sprzedaży. Na ten moment nie ma takich preparatów chroniących nas przed promieniowaniem, jak również właśnie przed rakami skóry, lepszych niż filtry UV. Jeszcze nikt ich nie wymyślił. Być może w przyszłości tak się stanie. Więc musicie do tego podejść troszeczkę z taką rezerwą, kiedy słyszycie tego typu opinie. Bo są one zazwyczaj niepotwierdzone, w sumie to nawet w 100% są one niepotwierdzone badaniami, bo gdyby tak było, gdyby się okazało, że rzeczywiście filtry UV powodują raka skóry, to byście o tym zapewne wszędzie słyszeli od specjalistów, od lekarzy, od dermatologów, osób, które na co dzień stykają się z ludzką skórą. I jakiś czas temu ja również skonsultowałam tę sprawę z pewną panią doktor, która jest najlepszym specjalistą w Polsce od leczenia raków skóry i ona potwierdziła to, co Wam dzisiaj mówię, że nie ma na rynku lepszych substancji chroniących naszą skórę niż filtry UV przed wszelkiego rodzaju rakami skóry. I bardzo ważne jest to, żebyśmy jednak stosowali się do zaleceń producentów i używali filtry tak, jak powinniśmy ich używać. Czyli dokładać je co ileś godzin, stosować te wysokie filtry, pamiętać o dokładaniu filtra w momencie, kiedy wychodzicie na przykład z kąpieli wodnej, kiedy gdzieś tam się wycieracie, gdy się pocicie, zwracanie uwagi na to, jakie są to filtry, czy są to filtry mineralne, czy są to filtry chemiczne. To jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli będziecie stosować się do zaleceń producenta i wykorzystywać te preparaty w taki sposób, w jaki powinno się z nich korzystać, to możecie w 99% spać spokojnie. To nigdy nie będzie 100% i nigdy Wam nie da takiej pewności, tego bezpieczeństwa, że nakładając filtr na Waszą skórę, będziecie w 100% zablokowane, zabezpieczone i tak dalej. No bo słuchajcie, tutaj mamy też taki czynnik ludzki, że w pewnych miejscach nałożymy go więcej, w pewnych miejscach rozsmarujemy lepiej, gdzieś tam rozsmarujemy gorzej, gdzieś tam się spocimy, gdzieś podziała woda, czy to ubranie i tak dalej. No jest cała masa tego typu czynników, które mogą wpływać na to, że filtr nie będzie nas chronił w 100%. Ale podkreślam jeszcze raz, to jest jedyna opcja, jedyna ochrona w tej chwili dla nas, dzięki której możemy spowolnić ten proces starzenia się skóry, chronić naszą skórę w jak najlepszy sposób i też sprawiać, że te raki skóry nie będą śniły nam się po nocach.
Tutaj na zakończenie tej mojej wypowiedzi, dosyć długiej na temat filtrów, dodam Wam jeszcze, że zrobię po raz kolejny film na moim kanale właśnie dotyczący stosowania filtrów. Opowiem Wam o tym, jakie są najnowsze badania, co się okazało, jeśli chodzi o substancje stosowane w filtrach, na co powinniście zwracać uwagę, ale też polecę Wam kilka ciekawych produktów. Pytanie numer 8. Ulubione perfumy na lato. Słuchajcie, jeśli chodzi o moje ulubione perfumy na lato, to ja mam kilka takich zapachów, do których bardzo lubię wracać właśnie w tym okresie letnim. I jakiś czas temu wybrałam się do Sephory, żeby sobie właśnie uzupełnić zapas moich letnich perfum, wiosenno-letnich perfum. I chciałam kupić zapach, który uwielbiam. Givenchy Very Irresistible, chyba tak się nazywał ten zapach, w takim różowo-przezroczystym flakoniku. I co się okazało? Marka ten zapach wycofała. Sprawdziłam również w Douglasie, nie ma go już w sprzedaży. Bardzo nad tym ubolewam, bo to był jeden z takich moich ulubionych zapachów właśnie w okresie letnim. Inny zapach, po który też uwielbiam sięgać, to jest zapach od Estée Lauder, Bronze Goddess. Kocham ten zapach na lato, to jest w ogóle coś absolutnie mojego i też w najbliższym czasie postaram się uzupełnić moją mini kolekcję zapachów wiosenno-letnich o te perfumy. Natomiast zrobię dla Was oddzielny materiał, bo też mnie oczywiście o to prosicie i opowiem Wam o aktualnych zapachach, które stosuję i tych, które będę stosować przez najbliższy okres. Także tam wymienię Wam wszystkie te wody toaletowe, wody perfumowane, które lubię, do których wracam i będziecie mogli się coś więcej na ten temat dowiedzieć. Kochani, ostatnie pytanie na dziś. Co sądzisz o srebrze koloidalnym? I to jest taka substancja, która jest znana ze swoich właściwości już od bardzo, bardzo dawna. Między innymi dlatego, że srebro koloidalne działa fantastycznie antybakteryjnie i przeciwwirusowo. I często poleca się stosowanie preparatów ze srebrem koloidalnym, na przykład w leczeniu egzemy, AZS, łuszczycy, opryszczki, trądziku różowatego. Mogłabym tutaj Wam wymieniać, jak działa srebro koloidalne i dlaczego warto o nim pomyśleć, jeśli macie problemy skórne, tego typu, te problemy skórne, które wcześniej wymieniłam. Natomiast sama nie stosowałam do tej pory żadnych kosmetyków, które w składzie zawierają srebro koloidalne, chociaż powiem Wam, że znalazłam kilka ciekawych marek i być może kiedyś po nie sięgnę. Dlatego też nie mogę Wam na 100% potwierdzić, czy rzeczywiście srebro koloidalne przynosi tego typu efekty i tak wspaniale działa na skórę, bo tak jak mówię, nie stosowałam, nie używałam i nie mam w tej kwestii doświadczenia. Natomiast wiem, że jest to substancja, o której warto pomyśleć, którą warto się zainteresować i poszukać sobie takiego producenta kosmetyków, który będzie oferował nam właśnie srebro koloidalne w bardzo dobrej postaci i będzie ono fajnie działało na problemy skórne, ale nie tylko, bo z tego co wiem, to srebro koloidalne działa też wspaniale na inne problemy w naszym organizmie. Także być może nie jest to substancja aktywna, która jest aż tak bardzo rozpowszechniona jak na przykład witamina C, czy retinol, czy kwasy. Natomiast osoby, które interesują się trochę kosmetykami, kosmetyką profesjonalną i nie tylko, lub też takie osoby, które szukają innych rozwiązań niż te standardowe, popularne, lub też takich rozwiązań, które przyniosą jakieś działające efekty, a wcześniejsze nie dawały żadnych rezultatów, to być może powinny się zainteresować właśnie działaniem srebra koloidalnego i poszukać sobie tego typu preparatów. Muszę Wam powiedzieć, że tych pytań kosmetycznych było znacznie więcej niż pytań o moje życie prywatne i nie tylko. Niektóre się powtarzały, dlatego też nie wymieniłam ich wszystkich, ale nie mogłam skupić się na tej ogromnej puli wszystkich pytań, ponieważ było ich, uwierzcie, za dużo i być może w najbliższym czasie znowu zrobię tego typu film, gdzie wrócę do tych pytań, wymienię je w kolejnym odcinku i poruszymy tego typu tematy. Także muszę przeprosić wszystkie osoby, na których pytania nie odpowiedziałam, ale za to mam nadzieję, że te, które zadały mi pytania, że zaspokoiłam Waszą ciekawość. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za Waszą obecność, za to, że po raz kolejny byliście ze mną. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!